Nie jest fixer, to jest segfault. Segmentation? Fault. Mój fault. Mój fault? No. Jej fault. To mój fault. Witaj. Zapraszamy, zapraszamy na Jurski fault. Ja bym miał chciał mieć takiego segfaulta, że ja się zawieszę na prezentacji, nie? Żeby mówił... Chciałbym wyjść z prezentacji na zasadzie kurde nie kumam, nie? Muszę obejrzeć film dwa razy. I muszę ją obejrzeć jeszcze dwa razy, a potem w końcu przeczytać ten PDF 72. Chciałbym mieć taką prezentację, konferencję, która będzie prowokować, żeby nie było takiego poczucia komfortu. A, okej, to ja się teraz nauczę, to jest takie proste, bo ktoś mi pokazał prosty Hello World, więc ja z poczuciem bezpieczeństwa wrócę do domu i byłem na konferencji, nie? Ja bym nawet poszedł krok dalej. Ja bym chciał mieć taką konferencję, że jak wyjdę w czasie prelekcji na korytarz, nie zobaczę ani jednego prelegenta. Bo wszyscy siedzą gdzieś i słuchają innych prelegentów. Chciałbym mieć taką sytuację. Ale to Shimano obiecałem. Wiedziałem Shimano, że jego prezentacja na temat wieku w IT, ja będę w pierwszym rzędzie i podsunę mu balkonik. Tak, ale ile razy nie jest z nami? W ogóle ile razy ja słyszałam, że tylko będzie wieczorem, że będzie za jego prezentacji. A ty co robisz? Co byś powiedział na temat tego bloku? Żeby cię rozmawiać o nas. Szczególnie o mnie, nie technicznych. O was. O programie z takim doświadczeniem. Ale dlaczego musimy o sobie rozmawiać? Tak bez? O sobie. No. To jest w ogóle interesujące. To interesuje się to? Tak, że w każdym razie, jeżeli chodzi o to, że w pewnym momencie przychodzi moment, w którym w swoim własnym rozwoju dochodzisz do ściany, nie? I zastanawiasz się, co dalej ze sobą zrobić. Ty jesteśmy architektami. Ale wszyscy trafiliśmy na ścianę. Ale to pochodzi bardzo do fajnego pytania. Co spowodowało, że robimy tą kątę? No bo dotarliśmy do ściany. Znaczy wiesz, ja robię tą konferencję dla siebie. Naprawdę, nie? Bo niestety już nie chodzę na prezentację, bo nie chcę słuchać o na Jankacie i chciałbym mieć kofę, na której znaczy, dobra, sukces tych foto z mojego punktu widzenia będzie taki, kiedy ja dobiorę tak tematy, że nie będę wychodził z sali. Bo ja chciałbym posłuchać o tematach, których ja bym chciał posłuchać i ja niestety już nie chcę słuchać o technologiach w kontekście takim, że jest coś nowego i muszę się tego nauczyć. To dla mnie, szczerze, największy sukces było, gdy wszystkie dzieci były wypowodowane indywidualnie. Bo jeśli ktoś wydaje swój hajs, to znaczy, że to jest ta konferencja, w którą on idzie, bo czuje, że musi być, nie? To jest droga druga? Znaczy musi taki wewnętrzny przemysł, nie? Tak, ja na przykład musimy być w tym roku na szansę. To jest lokowanie produktu. Lokowanie produktu, pozdrawiam. Gdyby to się wydarzyło. Ja mam taką konferencję, której chciałbym pojechać, żeby tam być. Strange lub na przykład Stanach, nie? Jeśli ja myślę o jakiejś konferencji, która jest podobna, którą chciałbym zrobić tutaj, to jest Strange lub na przykład, nie? Albo Carry On, gdzie masz takie tematy, siadasz. Może one nie mają kompletnie przełożenia na te pliki CSV, które wysyłasz na FTP, nie? Pozdrawiam firmy. Ale kiedyś ci się przydadzą, nie? Albo w pewnym momencie ty stwierdzisz, że możesz pewne rzeczy zrobić prościej, nie? Nawet jeśli to są rzeczy takie jak przegrywanie plików FTP, nie? Po FTP. Że można te rzeczy zrobić prościej, ale to wynika, to wymaga z tego, że musisz spojrzeć poza takie codzienne rzeczy, nie? Że przyjdziemy do pracy, kupimy, bo możemy... Ale co, generalizując tą wypowiedź, my chcemy mieć komórkę ideologiczną. Ja się boję słowa ideologia. Ale taka jest... Ideologia. Nie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Chcemy mieć konfę ideologiczną. Nie. Nie chcemy konfy pod tytułem mamy najnowszą, przed 14 wersję biblioteki. Na tym to biblioteki. Użyj na tym, użyj się. Nie. Obiecałem koledze, że nie użyję tej nazwy. Dziesiątą. A czy wiesz, żeby też tak nie było, pozdrawiam. W nowych technologiach i w nowych rzeczach, kurde, szkoda, że nie ma Zbyszko. Bo dzisiaj do 14 gadaliśmy o hajpie, nie skończyliśmy o hajpie w branży. I chyba, żeśmy to rozkminili, tylko chyba już nie zapisaliśmy tego listu. To wyszło. Że nie jest tak, że hajp jest zły, nie? Tylko problem jest taki, że łykamy jak pepikamy, wszystko co przyjdzie, nie? Ja byłem świadkiem takiej fajnej dyskusji, że ktoś rozmawiał o arce,
weźmy sobie przykład Aki. Kurczę, stary, jaka fajna, fantastyczna technologia. W ogóle, kurczę, że ktoś w tym momencie wcześniej nie wpadł. I w tym momencie odwraca się kolega, który normalnie robi od 10 lat. To niestety, ale o, stare było, nie? My zapominamy, ale to też wynika z tego, że branża jest młoda, nie? To jest taka podstawa, jak każdy ma. Co ja będę starych słuchał? Nie? Młoda i nieustandaryzowana. To nie jest jak jako elektryków, czy też architektów, czy inżynierów budowlanych, że mają normy, mają papiery i muszą tym jechać. No nie ma tego, nie? Trendy też się biorą, część trendów bierze się z tego, nie? Że ktoś sobie na przykład wymyślił aktory, czy tam sagi i w momencie, kiedy zostało wymyślone, myśmy nie byli na takim poziomie technologicznym, żeby to dało się zastosować, nie? To co z Go wtedy? Go w 2011 wyszło, znaleźli jakieś dwa papiery z 70-tych lat i nagle bariery, nagle masz poniżej... Ale to wiesz, jak tak się z mojego podwórka, nie? Wszyscy się jarają tymi nowymi garbage kolektorami, że o kurczę, nowy tam, Shenandoah, ZGC, pozdrowienia. Nie wiem, który wygra, nie ma faworyta. Któryś na pewno wygra. Nie wiem co. Ale jak sobie popatrzysz na to, to jest sobie książka Automatic Memory Management, taka czarna, kupę hajsu kosztuje, dlatego pewnie nie kupię. Akademicka, tak? Tak, tam po prostu jedziemy po kolei po wszystkich gabach szkolektora. I tak naprawdę jak sobie popatrzysz, no to wszystkie gabach szkolektora to jest kolejny rozdział tej książki, nie? Dlatego, że technologia nam pozwala, bo mamy więcej korów, bo mamy czegoś więcej pamięci, więcej korów. Lepsze procesory, oprócz tego wtopy za AMD ostatnie, nie? Znaczy to wtopa nie ma, nie wyszła, chyba że to jest Intelowski. Tak? Jakiś ten? No, bo to było zarejestrowane. Więc wydaje mi się, że celem, wiadomo, że każdy ma swój cel w kąpie, nie? Celem jest takim, żeby ludzie weszli i powiedzieli, ok, następnym razem ktoś mi powie, to proszę X, to ja sobie siądę, biorę koniecznie, bo proszę nie będę się tym jarał, bo chyba gdzieś już to było, nie? Będę wiedział, gdzie to znaleźć. Tak, opowiadacie w ogóle o tym, jak się temu wszystkiemu przysłuchuje. Ja mam wrażenie, że trochę z tymi technologiami, z tymi zasadami programowania jest trochę tak jak z modą, nie? Że to jest taka beczka. Wiecie, że moda też tego dotyka, nie? Że jest taka beczka, pchamy wszystko, nie? Tam lata 70, 80, 90, 2000, 2010. Zamykamy tą beczkę, odwracamy ją do góry nogami, otwieramy spód i wyciągamy powoli te rzeczy. I się okazuje, że one się sprawdzają, nie? A czy wiesz co, tutaj stają z kumą, co żartowaliśmy, że nasze książki do tej tu nie będziemy wyrzucać, bo właśnie tak nie A druga sprawa jest taka, że jesteś na przykład młody, jak wchodzisz do branży, to też jest taka moja obserwacja, nie? Że jesteś po prostu żądny wiedzy. Ja łykałam wszystko, nie? Wszystko! Ale nie jest to właśnie, ja muszę... Ja nawet frontendu kiedyś uczyłem, nie? Ja nie. Ale nie weźmy frontend. Frontend to nie programowanie. Ale właśnie, że jesteś młody, jesteś żądny wiedzy i dla ciebie każda mowa będzie atrakcyjna. Ale właśnie, jak jesteś już doświadczony deweloperem, jak już pojąłeś większą tego czynnika, całość, no nie ma już tak stąd pójść dalej, nie? Zastanawiam się nad tym, co było. Tak, wiesz, to jest to pytanie, kurczę. Ktoś z Kielskiego Dżuga, jak ostatnio byliśmy na tym na Dżugu, zadał pytanie, jak się uczyć i czego się uczyć, nie? Co wybrać? No bo w tym momencie siadasz i tak, IoT, blockchain, artificial intelligence, ML, bla, bla, bla. Z drugiej strony zabawki, które mnie bardziej bawią, jakieś maszyny wirtualne, cuda nie widzę na kiju, tutaj jeszcze w TypeScripty, framework i tak dalej. Serverless. Serverless, dziękujemy reżyserze. Reżyseru. Operator kamery. I wiesz, siadasz i nie wiesz, nie? Na co się wziąć. To jest na przykład taka sytuacja, że ja zauważam, popatrzmy na tych ludzi, którzy są w tym momencie zaproszeni, nie? To są już osoby, tak ja sobie patrzyłem, tak 5 plus, ale i tak w większości to jest 8 plus w branży, nie? To jest chyba najmłodsza osoba, która jest najkrótsza. Że te osoby już są bardzo skupione, nie? Że po tych latach szaleństwa w uszumieniu się, wiesz, poszli byli na frontendzie, nie? To nie programowanie. Byli na frontendzie, spróbowali jakieś tam serverlessy, nie, tam ML i tak dalej. Wtedy stwierdzili, że znaleźli ten swój taki sweet spot, nie? A w ogóle to dotykamy kwestii, że na tej konferencji każdy z prelegentów ma swoją zajawkę. Tak, jest. Dobra, teraz odpowiadamy na pytanie Wiktora, nie? Dla kogo jest ta konferencja? I moim zdaniem ten tekst dla świadomych deweloperów, który komuś wyleciał. A to chyba to jest twój, nie? Nie. On coś powiedział fajnego.
Tak, dobrze. Że to jest konferencja dla świadomych deweloperów. To nie jest specjalnie, że kogoś chcemy wyróżnić, że są świadomi i nieświadomi, nie? Bo to jest naturalnie. Ja byłem nieświadomy. No to przychodzi z czasem, że nagle wiesz, że musisz troszeczkę wyjść poza ten ogródek, że dla mnie to też jest taka odpowiedź, dla kogo jest ta konferencja. Dla ludzi, którzy już zaczynają mieć świadomość, że ich praca to nie jest tylko klepanie, przytulanie klawiszy, i że w ogóle przytulanie klawiszy powinni unikać, nie? To jest tekst mojego ulubionego CTO, jednego z niewielu, który miałem, który powiedział, że Jarek, najfajniej by było, jakbyś w ogóle nie pisał kodu, bo w tym momencie nie wyprowadzasz chaosu w organizacji. Ale wiesz, bo to było indywidualne, czy generalna rada? Nie, to było publicznie przy wszystkich. Tak. Jak ja zaczynałem, to nie mieliśmy idei, które podpowiadały, nie? Nie było kontrol spacji. Panie, odpalenie debugera to była po prostu kosmos. Był debugger w Javie taki jak teraz jeszcze w C, jest GDB. Z command line'a się jechało debuggerem, nie? Nie było tych narzędzi. Wtedy się mówiło tak, rzeczywiście programowanie jest kosztem. Teraz mamy narzędzia, mamy Jenkinsy, mamy procesy, mamy narzędzia, wiadomo, że Gradle, ale próbujcie zbudować coś w Maker, nie? Mamy narzędzia i nawet ciągle się skupimy na tej mechanicznej czynności ułożenia literek w sekwencji, nie? I chyba dla tych ludzi jest ta konferencja, że oni już opanowali tę sztukę, wiedzą, że są w stanie szybko coś napisać, że szybko w stanie są dostarczyć pewne rzeczy, zamienić to na kod, a teraz chcą się wiedzieć, co muszą zrobić przed, nie? A co my im chcemy pokazać? Co my im możemy pokazać w takim razie, nie? Że możemy mieć w wieku 40 lat pasy. To jest bardzo wydaje mi się, że jednym z odpowiedzi, którą chcemy zaproponować, to jest to, że istnieje... Że życie na seniorze się nie kończy. Raz, a dwa, że nie chodzi w tej branży o to, żeby przerzucać się kolejne wersje biblioteki i jarać się, że znowu odkrywamy aktory. Aktorych. Tak naprawdę, że podstawa naszej branży nie zmieniła się od dziesiątek lat. No. Jeżeli nie złapiemy tej podstawy... No nie zmieniła się. Szczerze, ja jestem, twierdzę, że wszystko... Pozdrawiam nawet Norberta tym razem, ale się tam pozdrawiam dzisiaj, nie? Wszystko się zaczęło, skończyło na Lispie. Garbage Collector pierwszy, Lisp. JIT pierwszy, Lisp. Więc ja możemy sobie tam pewne rzeczy wymieniać i w pewnym momencie docieramy do Lispa. Tylko było trochę dużo nawiasów. Nie, ostatnio kolega mi zdradził, że trzeba sobie ustawić taki kolor nawiasów, idę, żeby ich nie było widać i jest okej, okay, nie? Dobra, zaprosiliście na konferencję, myślę, że nie chcę trzymać tego. Zapraszamy na konferencję. Świadomych programistów. Czyli to jest Folt? Czyli Justyny Folt. Zapraszamy na Justyny Folt. Mamy pięć ścieżek. Co byś powiedziała? Której? Jak najszerszą.